Ja Fredrę uwielbiam, także nie mam kłopotu z tym, żeby czytać od nowa kolejną jego sztukę, kolejny wspaniały tekst. I to jest jeden poziom. Drugi poziom to jest na pewno znalezienie czegoś nowego. No i spojrzenie przez pryzmat pod stoliny, sądząc po reakcjach, może być jakąś propozycją do innego zmierzenia się z zemstą. Oczywiście to wszystko ma sens wtedy, kiedy wokół reżysera staną wybitni aktorzy. Akurat tak się złożyło szczęśliwie w wypadku tejże Podstoliny, że obok Krzysztofa była jeszcze piątka równie wspaniałych twórców i ci, którzy tutaj byli, no przeżyli coś, co, drodzy Państwo, zdarzyło się raz, tak? Bo my to wyemitujemy w radiu, ale takiej widowni, czyli tak zwanego tłumu, co to jest w słuchowisku tłum? Jak przyszło pięciu aktorów, to tłum będziemy robić z pięciu aktorów, tak? Będziemy ich multiplikować i będzie ich 10-15. Tu było ponad 100, po prostu. To jest zaangażowanych. I to aktywnych, czujnych, którzy z nami współpracowali. To radość. A mieliśmy wątpliwości, zastanawialiśmy się, czy to jakby zadziała. I zadziałało, myślę, bardziej niż się spodziewaliśmy, nie? To jest takie kryterium, które należałoby uruchamiać przy słuchowiskach na żywo, to znaczy sprawdzać, jaki widz przyszedł. Nasz jest najlepszy i, drodzy Państwo, warto. A ja jeszcze tak tylko dodam od siebie, że myślę, że teatr, w którym istnieje pewna forma uczestnictwa, jest jak najbardziej aktualny i porusza, nawet jeżeli się wydaje, że bierzemy na warsztat tekst, który już był tyle razy zrobiony, że nic nowego się nie da. Otóż zawsze się coś tam nowego da w tych starych, klasycznych schematach, które przecież wszyscy wiemy, jak to między relacjami, między ludźmi jest.